Szanowni Państwo, w cieniu gorących nie tylko z powodu upałów, ale i z powodu czasu emocji politycznych, które nam Polakom funduje rząd PiS i cała formacja, ta partia uprawia prawdziwą, czystą politykę w takim sposób, jakim ją rozumie. A mianowicie PiS od pewnego czasu zamierza prywatyzować i robi to, prywatyzować zasoby naturalne Polski. Tu w Sejmie po pierwszym czytaniu leży ustawa o Państwowej Agencji Geologicznej, która ma być narzędziem do sprywatyzowania zasobów, praw do zasobów węgla, bursztynu, gazu, miedzi, które mają przypaść do dysponowania wąskiej grupie politycznej. Tymczasem autor tego rozwiązania, główny geolog kraju w randze wiceministra środowiska Mariusz Orion Jędrysek, został kilka dni temu odwołany ze swego stanowiska. To nie była restrukturyzacja rządu w wyniku wyborów europarlamentarnych, a wynik wojny na górze między poszczególnymi frakcjami PiS-u, które biją się o to, kto te frukty w postaci dysponowania dobrami, które są dobrami Polaków i zasobem ogólnonarodowym, będzie zawiadował. Nie jest tajemnicą, że główny geolog kraju dotychczasowy Mariusz Orion Jędrysek należy do silnej frakcji Macierewicza w tym zakresie. Pytanie, komu przypadną te frukty i kto tę wojnę toczy i kto przejmie tę władzę. Jednocześnie tuż przed odwołaniem Mariusza Oriona Jędryska na posiedzeniu Rady Ministrów zapadła uchwała, która zmienia postanowienia o programie eksploatacji badań oceanicznych. To jest też ukochane dziecko Mariusza Oriona Jędryska, które za kilkaset milionów realizuje zabawę w postaci eksploracji dna Atlantyku w działce, za którą pan Mariusz Orion Jędrysek zapłacił publicznymi pieniędzmi, nawet nie za działkę, tylko tak naprawdę za domniemane prawa do jej badania Międzynarodowej Agencji Dna Oceanicznego, po czym w nagrodę dostał funkcję w tejże agencji. Ta działka, bo nasz rząd, nasze ministerstwo nie wiedziało, gdzie leży, a chciało ją eksplorować, zostały współrzędne do lokalizacji tej działki, zostały kupione od zaprzyjaźnionych Rosjan, które już te współrzędne w okolicy miały, a tej się chciały akurat pozbyć. Zadziwiające. Być może właśnie wynikiem tej wojny na górze w PiS-ie o zasoby naturalne Polski będzie przejęcie tych praw i tych zasobów przez firmy zaprzyjaźnione może z tymi, którzy zbywali te współrzędne do tej działki. Bo w tej uchwale, na ostatnim posiedzeniu przed odwołaniem głównego geologa kraju, zapadła decyzja, że te kilkaset milionów przeznaczonych na ten program może być zadysponowane firmom prywatnym, pewnie zbliżonym do zaprzyjaźnionych dysponentów tychże współrzędnych pod dnem Atlantyku. Ja tylko chcę powiedzieć, że w tej chwili żaden kraj nie eksploatuje i nawet komercyjnie nie bada, bo one są tak trudno dostępne, a zasoby surowcowe, które rzekomo tam leżą, są niezbadane i nie wiadomo, czy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób można je będzie eksploatować. Nie są to zresztą unikalne zasoby, które są niezbędne. W związku z powyższym wzywamy premiera do, jeśli to nie jest wojna o zawłaszczenie dóbr przynależnych Polakom, to wzywamy do wycofania z Sejmu tej szkodliwej ustawy i wycofania się także z tego śmiesznego, żeby nie był kosztowny i niebezpieczny ze względu na zaprzyjaźnione kontakty programie, który jest nazywany ProGeo. Rzeczywiście mamy do czynienia z wojną frakcji w PiS-ie. Jedna z frakcji wyrzucona wcześniej
z Polskiej Grupy Zbrojeniowej związana z Antonim Macierewiczem znalazła zatrudnienie dzisiaj już w Państwowym Instytucie Geologicznym. Są to osoby suto wynagradzane, a tak naprawdę nie posiadające żadnych kwalifikacji, żeby tam pracować. I w kontekście tego projektu ustawy, który jest już po pierwszym czytaniu, ewidentnie widać, że to są osoby, które miały się uwłaszczyć na zasobach naturalnych Polski. Stąd rzeczywiście nasze żądanie wycofania tego szkodliwego projektu ustawy. Projektu ustawy, który został protestowany już przez wszystkie środowiska geologiczne w Polsce, w tym przez związkowców z Solidarności, którzy tak bardzo jednoznacznie wspierają przecież PiS. Ale przy tym odwołaniu Oriona Jędryska pojawia się jeszcze jeden wątek, o którym trzeba powiedzieć, bo zaraz po odwołaniu pojawiła się informacja, że jednym z powodów odwołania jest to, że w 2007 roku wprowadził, wtedy też był głównym geologiem kraju i odpowiedzialnym wiceministrem, sekretarzem stanu, wtedy w 2007 roku wprowadził znanego w Polsce ojca i zarazem przedsiębiorcę, biznesmena Rydzyka w błąd, bo wydając jemu koncesję, opiniując odwiert geotermalny pod Toruniem, pomylił miejsce pod Toruniem z pod Ciechocinkiem. Mapa mu się przedstawiła, tak przynajmniej brzmiał oficjalny komunikat. To nie jest prawda. On nie pomylił się, on świadomie wprowadził w błąd, dlatego że teren pod Toruniem został wcześniej badany już przez Państwowy Instytut Geologiczny i było oczywiste, że tam żaden odwiert badawczy nie jest potrzebny. Było oczywiste, że to są pieniądze, które w żaden sposób wydane w żaden sposób nie poprawią wiedzy o stanie geologicznym i zasobach Polski, bo ten teren jest po prostu już przez Państwowy Instytut Geologiczny obadany. A on świadomie to robił. Miał odpowiednie dokumenty ekspertów w 2007 roku, które świadczą jednoznacznie, że Orion Jędrysek świadomie wprowadza w błąd i to jest podstawa do tego, żeby dalej Narodowy Fundusz mógł wypłacić, co zresztą potem w 2015 roku zrobił, wypłacić 26 milionów, tylko to już w formie odszkodowania, bo gdyby rzeczywiście to były pieniądze przeznaczone na odwiert badawczy, dzisiaj te pieniądze musiały być w całości zwrócone do budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Widać jednoznacznie na tych przykładach, że te działania głównego geologa kraju, które są czasami niezauważane, były przez te wszystkie lata bardzo szkodliwe i doprowadziły naprawdę do utraty ogromnych pieniędzy publicznych, pieniędzy, które po prostu zostały zmarnowane bez osiągania jakiegokolwiek efektu, czy to związanego z wiedzą, czy efektu środowiskowego. Ja chcę jeszcze dodać, że pieniądze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska są traktowane jako prywatna kiesa, do której się sięga, ale także mnożąc w niej pieniądze, bo już w tej chwili zaplanowane środki stamtąd wielokrotnie przewyższają to, co w Narodowym Funduszu jest. I tu się nic nie zmieniło, czy to za prezesa Kujdy, czy to za w tej chwili PO prezesa. Też ciekawostka, dlaczego jeszcze nie ma konkursu i nie ma ostatecznie prezesa tej bądź co bądź funduszu, instytucji, która dysponuje pieniędzmi Polaków, bo to nie są pieniądze znikąd. To są pieniądze, które wpłacają polskie jednostki, polscy przedsiębiorcy za korzystanie z zasobów środowiskowych i one muszą być na ten cel przeznaczone. Tymczasem w tej chwili rozdaje się na prawo i na lewo, na wirtualne dna oceanów, na wirtualne odwierty, jak się okazuje, bez przyczyny i bez powodu, na autobusy i na PKS-y i na drogi. Jednych i drugich pieniędzy nie ma. One są mnożone niczym chleby i ryby nad Jeziorem Galilejskim. Tyle, że trzeba być bardzo, nie chcę powiedzieć pewnym siebie i nie chcę tego nazywać dosłownie, żeby sobie taką, sobie czy prezesowi może, taką moc boską przypisywać. Dziękujemy bardzo.